Uczniowie konijskich szkół w szczególny sposób uczcili tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dziecka. Do szkoły przyszli, ale nie po to, by się uczyć, ale bawić. Spotkali się na swoich szkolnych boiskach. Tam, po krótkiej odprawie w asyście policjantów, ruszyli w miasto. Marsze poszczególnych szkół ruszyły, by spotkać się w centrum prawobrzeżnej części miasta, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dworcowej. Stąd wszyscy razem ruszyli dalej na stadion. Mimo że przemarsz prawie 3000 tłumu spowodował w ruchu samochodowym małe utrudnienia, większość kierowców reagowała uśmiechem, bo przecież w takim dniu nie mogło być inaczej. W manifestacji uczestniczyła również konińska grupa PAT. To skrót od nazwy programu Profilaktyka A Ty. PAT poprzez młodych ludzi promuje modę na życie bez uzależnień. Na stadion ten niezwykły korowód dotarł po około 20 minutach. Tu na najmłodszych mieszkańców Konina czekał już prezydent miasta. Część jego uczestników przywitała się z nim, przybijając przysłowiową piątkę. Dla mnie był bardzo szczęśliwy moment, bowiem przybiłem piątkę z bardzo licznymi dziećmi, młodymi ludźmi. No i ta piątka mnie jeszcze do tej pory boli. Ale to powoduje, im bardziej mnie boli, tym bardziej jestem szczęśliwy. W programie spotkania było m.in. bicie rekordu w jednoczesnym tańczeniu Belgijki, skandynawskiego tańca ludowego. Według organizatorów wzięło w nim udział 2716 tancerzy. Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie przez prezydenta Konina symbolicznego klucza do bramy miasta oraz wspólne minutowe wybijanie rytmu bijącego serca. I uwaga, 58, 59, 60! Dzień Dziecka połączony z profilaktyką. Chcemy zwrócić uwagę rodziców, nauczycieli, że potrzebujemy czasu, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy uwagi. A na stadionie oczywiście alternatywy, czyli co możemy robić w zamian. Cykl pokazów przygotowali także policjanci i strażacy. Było obezwładnianie groźnego przestępcy oraz pokaz pracy policyjnego psa. Dzisiejsze wydarzenie to oprócz Międzynarodowego Dnia Dziecka jest to również profilaktyka A Ty, czyli profilaktyka, czyli głos dzieci, głos młodzieży przekazywany właśnie ich sercem, ich głosem dla innych. Mówimy o szkole wolnej od uzależnień, mówimy o szkole wolnej od przemocy, mówimy o tym, żeby stanąć, zatrzymać się, spojrzeć na drugiego człowieka, na drugiego przyjaciela. Dużym zainteresowaniem cieszył się patrol konny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zielona murawa stadionu zachęcała do indywidualnej zabawy, konkursów i różnego rodzaju akcji plastycznych. Konijski Międzynarodowy Dzień Dziecka zakończył się występami młodych artystów, którzy zaprezentowali wiele polskich i światowych przebojów.